Dzień dobry, dobry wieczór, środa 13 maja w telegraficznym skrócie. Maciej Orłoś, zapraszam. Co prawda, jeśli chodzi o politykę, na przykład o to, kiedy będą wybory, to jest o czym mówić, ale biorąc pod uwagę chaos wprowadzony przez rządzących, to właściwie nie ma o czym mówić. Dlatego tym razem skupię się tylko na sprawach dotyczących koronawirusa. Oto kilka newsów, które być może przeoczyliście. Serwis Swiss Propaganda Research informuje, że, cytuję, według danych z najlepiej przebadanych krajów i regionów, śmiertelność COVID-19 wynosi od 0,1 do 0,37%, czyli jest na poziomie ciężkiej grypy i jest około 20-krotnie niższa niż pierwotnie zakładana przez WHO. Ciekawe dane, przyznacie. Z danych dostępnych w serwisie Worldometers Info wynika, że od 7 do 11 maja odnotowywano ujemny przyrost śmierci związanych z COVID-em w skali globalnej, czyli że każdego dnia procentowo zgonów było mniej niż dzień wcześniej. A 11 maja liczba ta była najniższa od 29 marca. Portale przytaczają wypowiedź profesora Roberta Flisiaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, dotyczącą koronawirusa w Polsce w kontekście wzrostu zachorowań na Śląsku. Jeżeli mamy ewidentny spadek w całym kraju, łącznie z niektórymi województwami, gdzie aktualnie nie rejestruje się nowych zakażeń, są też powiaty, gdzie od początku epidemii nie odnotowano zachorowań, to może powinniśmy rozluźnić tam ograniczenia, a skoncentrować się na izolowaniu ognisk epidemicznych. Tak powiedział profesor Flisiak. No i ciekawe, że ktoś z decydentów pana profesora posłucha. Mam teraz dla was przykład medialnej manipulacji, na którą powinniście bardzo uważać. To wczorajszy artykuł jednego z portali o koronawirusie w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje. I z miejsca na dzień dobry dostajemy pigułę stresu. Na całym świecie to już ponad 4 miliony osób chorych, a ponad 280 tysięcy zmarło. No niby tak, ale nie do końca. Rzeczywiście od początku pandemii zanotowano ponad 4 miliony zakażeń, ale w tej chwili na świecie jest 2,5 miliona osób zainfekowanych, z czego 98%, czyli ponad 2 miliony 400 tysięcy przechodzi chorobę łagodnie. Od początku pandemii wyzdrowiało już ponad 1,5 miliona osób. Te dane nie brzmią już tak dramatycznie, są wręcz podnoszące na duchu. No i być może właśnie dlatego mainstreamowe media niestety z nich nie korzystają. Na zakończenie miałem plan, by odpowiedzieć na pytanie jednego z internautów, dlaczego prezydent Andrzej Duda, zamiast informować nas na przykład, kiedy można się spodziewać wyborów, albo jaka przyszłość czeka polskich przedsiębiorców, wziął udział w challenge'u Hot 16, ale stwierdziłem po namyśle, że... Trawa, spokój, my i wy, my to oni, my. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. W związku z tym na zakończenie mam inną propozycję. To będzie super pozytywny news. 113-letnia Hiszpanka Maria Branias wygrała walkę z koronawirusem i według Gerontology Research Group jest najstarszą osobą na świecie, która pokonała COVID-19. Do tej pory myślałem, że powoli się staje już starszym człowiekiem, ale może tylko mi się wydawało. To dziś wszystko. Zapraszam na kolejny program w telegraficznym skrócie już za kilka dni. Maciej Orłoś, do zobaczenia.